Teatrum przedmeczowe z Gliwic, tutaj nas jeszcze nie było, jest hala, jest obiekt, tutaj za nami się jeżdżą koszykarze GTK i Arki, tu jest... Kibice się jeszcze nie grzeją. Kibice się jeszcze nie grzeją, ale my jesteśmy, trochę zrobiliśmy obrót, a ja Ci Tomku chciałem pokazać, co Ci chciałem pokazać, że pójdziemy najpierw w prawo, potem w lewo i tam będzie coś innego niż Ty mówiłeś, to idziemy. Nie zgub się. Mówiłem, że nie byłeś, to skąd wiesz? Słuchaj, ja tu byłem, ale nie na meczu. Słuchaj, teraz pójdziemy, jakbyśmy poszli w prawo. Dzień dobry. Jak pójdziemy w prawo, to tutaj, o, tutaj jest trochę ciemno. Dzień dobry. To tutaj jest, dzień dobry. O, pani pilnuje porządku. To tutaj, Tomku, owszem, jest... Jest co? Automat z napojami. Ale nie ma Pepsi. Jest Pepsi. Pepsi. Chodź, nie to ci chciałem pokazać. Bo ty jest w złą stronę. W złą stronę poszliśmy. Słuchaj, dzisiaj Arka bez silnych skrzydłowych, ale tu ciemno jest. Darek Wyka nie przyjechał. Ale myślę, że i tak faworytem, co? W starciu z drużyną GTK Gliwice, która ostatnio przegrywa. Co myślisz? O, idzie z tej strony. Bez wątpienia. Pytanie, czy w ekipie z Gliwic jest ktoś z Grande Cojones, który wyjdzie naprawdę taki wkurzony i na tle Arki, no zespołu naprawdę, którego gra robi olbrzymie wrażenie, po prostu się postawią chłopacy trenera Turkiewicza. Gdzie teraz? W lewo, w prawo? Poszliśmy już w lewo, także idziemy dalej. Słuchaj, szukamy, improwizujemy. Okay. Nie wiem, co, zobaczymy, co tutaj ale nas naprawdę spotka. Ta hala jest piękna, jest duża, jest wielka. Ale ty mówisz o tej, co już byliśmy? Nie. Otwieramy drzwi. Jeszcze nie byliśmy. No i co teraz? A będziesz wiedział, jak wrócić? Jak się zatrzaśniemy, słuchaj, to mecz zrobi nasz słynny kolega Dziku. Mogliśmy z Marcelem tutaj przyjść. Z Marcelem którym? No bo potem po nitce do Kłębka byśmy trafili. Żarty z nazwisk? Kolega A to przepraszam, Jankowski? Zapomniałem. No nie, tak, nie może być. No. Pozdrawiamy Marcela oczywiście. Jest tutaj bardzo sympatycznie, miło, duże korytarze, piękne wnętrza, piękne szatnie. Arena Gliwice, ulica Akademicka. Pierwszy raz tu przyjechaliśmy na mecz. Pelka. Cicho jest? No właśnie. No. I tak sobie spacerujemy. Było w prawo, było w lewo, automat był rzeczywiście. Tutaj... Słuchajcie, przed nami jest wielkie drzwi, jak w Gwiezdnych Wojnach się czuję trochę. No i co? No jest. Ale nie wiem, czy będzie coś widać, słuchajcie, bo jest ciemno. Szumi. Nikt nam nie zapali światła. No tak. Ale proszę nam wierzyć, jesteśmy tutaj. Niesie. Nic nie widać. Słuchajcie, nic nie widać, ale musicie nam wierzyć, że jest 15 tysięcy widzów. Zielone światełka i czekali na was, no, ale zapomnieliśmy włączyć światła. Wyjdźmy stąd jeszcze. Także chciałem tobie i państwu tę ciemność pokazać właśnie, że w Gliwicach mają piękną halę, w której jeszcze nie zagra drużyna GTK Gliwice. Tu sobie skończymy. O, przed wejściem nie zagra zespół GTK Gliwice, ale dzisiaj będzie się, mam nadzieję, dobrze pokazywał w starciu z Arką Gdynia. Niech ma tak wysokich będzie. Amerykańskich graczy, którzy mogą powalczyć z centrami. I nawet jednego spotkaliśmy i powiedział, że jest gotowy do walki. To no dobrze. Właśnie. No bo też nie mógł wejść. Ale okazało się, że Riley Lachance otwiera drzwi. W razie czego ktoś się nie tam. Za nami wielka hala na 15 tysięcy, a widzieliśmy, gdzie hala na 1000, na którą zapraszamy o 12.30 w Polsacie Sport. Jest mecz GTK Gliwice, Arka Gdynia, Studio Adrom. Zapraszamy, po meczu sobie też podsumujemy. Do zobaczenia.